Hej, witajcie na kanale ADS Plus. Dzisiaj wam pokażę Pop Ita. Wiele osób wie, co to Pop Ita. Ja akurat pokażę wam dinozaura. Jeśli nie wiecie, co to jest Pop It, no to możecie zobaczyć. Mój nie jest jakoś taki akurat głośny, tak? Bo akurat na rynku są cisze, gorsza jakość, a w sklepach są lepsze. Akurat mam z rynku, pokazuję, no i potrzeba, żeby było tak cicho, żeby było to słychać. Dlatego się nie odzywam. Pokażę wam drugą stronę, że jest głośniejsza. Widzicie? Tylko jak widzicie, popić błyskawicznie piekłość. Tarczy, że raz mi spadł na dywan, no i jedna strona była cała już okażona. A więc, no to bardzo szybko się brudzi, łapie kurz. Są też takie jaśniejsze, no i tam nie widać tak kurzu, ale tutaj to widać. Dacie, no i popit. Jak widzisz też ten szal, są jest dużo rodzajów. Są nawet te, nie pamiętam jak to się nazywa, spinner to chyba, spinner, ale nie jestem pewien. To jest takie coś, jest nawet takie coś, no nie w tym kolorze i nie z tej firmy, bo akurat ja mam pod ręką takie coś. No i a więc mam, mogę pokazać. No i tutaj na przykład są takie do pękania, tu jest do pękania i tu jest do pękania i tu jest. No i na przykład są też takie popity. Jest dużo rodzajów popitów. Najtańsze są u Chińczyka. Bo jeden taki, bo taki popit kosztuje 2-3 zł. U Chińczyka. No 5 maksymalnie. A wiecie, że są takie XXL popity na przykład, czy XL takie, co mają na przykład 100 do pękania, czy nawet więcej? No ten, no akurat ja już się żegnam, bo no pa, oglądajcie więcej odcinków na kanale ADS Plus i pamiętajcie, jeśli wam się podobał, żebyście dali łapkę w górę.